na jednym z bali kostiumowych. Dostrzegł go Ludwik XV i zdał sobie sprawę, że ładną kobietę znacznie łatwiej wykorzystać jako szpiega niż wąsatego huzara. Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w 86. materiale serii Assassin's Creed Unity. No i dzisiaj w dalszym ciągu będziemy sobie kontynuować misję z cyklu paryskie opowieści. Natomiast najpierw przejdźmy sobie tutaj. Mamy 82 742 livry, 2 punkty synchronizacji, 1665 punktów credo i 55 punktów helixa. Przejdźmy do bazy danych zatem teraz. Encyklopedia, ludzie... No i paryskie opowieści, lecimy dalej. Kawaler Dion. Postać, która pierwsza wzbudziła wielką debatę na temat płci i problematyki gender. Kawaler czy może kawalerka? To nie tak znowu tajny agent spędził 49 lat jako mężczyzna i 33 lata w ubraniu kobiecym. 49 lat jako facet i tylko 33 jako kobieta. Znowu ta cholerna dyskryminacja płciowa. W epoce, kiedy przebieranie się było niesłychanie modne, Charles de Beaumont, kawaler Dion, mężczyzna szczupłej postury, zadebiutował w przebraniu kobiety na jednym z bali kostiumowych. Dostrzegł go Ludwik XV i zdał sobie sprawę, że ładną kobietę znacznie łatwiej wykorzystać jako szpiega niż wąsatego huzara. Dion został rychło wysłany w misję szpiegowską do Rosji, przyodziany w fortugał i perukę z burzą włosów. Podsłuchał pod drzwiami i wykradł kilka dokumentów z taką biegłością, że król odznaczył go orderem świętego Ludwika. Tęsknie za czasami, kiedy szpiegowanie polegało na noszeniu peruki i podsłuchiwaniu pod drzwiami. W lipcu 1789 roku po zdobyciu Bastylii wystosował list do francuskiego zgromadzenia narodowego, ofiarując się na dowódcę oddziału kobiet żołnierek, ale niestety plany te spełzły na niczym. Dion, utalentowany szermierz, regularnie wyzywał innych na towarzyskie pojedynki, udowadniając im, że nie są w stanie pokonać kobiety. Jak się okazało, dało się na tym również zarobić sporo pieniędzy. No i tak wygląda ta postać. Z tą postacią oczywiście walczyliśmy w misjach z paryskiej opowieści. No i lecimy dalej. Louis Antoine de Saint-Just. Louis Antoine de Saint-Just, urodzony w roku 1767, szybko przystąpił do sprawy rewolucyjnej. W 1791 roku został wybrany do legislatywy. Wyrobił sobie nazwisko, kiedy podczas procesu Ludwika XVI wystąpił do konwentu słowami: król musi panować albo zginąć, które nagrodzono długimi oklaskami. Saint-Just był pierwszym, który otwarcie powiedział to, co wielu myślało, ale bało się wyrazić. We wrześniu 1793 roku rewolucja francuska przybrała postać rządów terroru. Komitet Ocalenia Publicznego zdecydowanie umacniał swoją nieograniczoną władzę, zwłaszcza jego przywódcy. Robespierre, Couthon, Collot d'Herbois i Saint-Just. Prawdopodobnie ze względu na jego skrajne poglądy powstała legenda, iż Saint-Just kazał zrobić sobie w paryskich garbarniach ubranie z ludzkiej skóry. Wraz z upadkiem jego przyjaciela i partnera politycznego Robespiera, on również został posłany na spotkanie z wdową w dniu 10 Termidora roku drugiego, 28 lipca 1794 roku. No i tak wygląda ta postać. Jeszcze ostatnia w tym odcinku. Mademoiselle Lenormand. Marie-Anne Adelaide Lenormand, urodzona 27 maja 1772 roku w Alencon, odebrała zwyczajową edukację u benedyktynek, które miały swój klasztor w tym mieście. To tam ku jej wielkiemu zaskoczeniu odkryła w sobie zdolności parapsychiczne, dzięki którym zajęła się wróżbiarstwem.
Wraz z wybuchem rewolucji przeniosła się do Paryża i otworzyła salon przepowiadania przyszłości. Mówi się, że to tam spotkała trzy najważniejsze postacie rewolucji, czyli Marata, Robespiera i Saint-Justa, i każdemu z nich przepowiedziała gwałtowną śmierć. Mówiąc szczerze, czasy były dość gwałtowne. Wielu ludzi kończyło w gwałtowny sposób. Gdyby to medium przepowiedziało, że wszyscy zginą na małej żółtej barce o nazwie Colin, albo że przypadkiem nabiją się na szereg zeschniętych bagietek, wtedy byłbym pod wrażeniem. Jej działania rzuciły na nią podejrzenia Komitetu Ocalenia Publicznego, na rozkaz którego w 1794 roku trafiła do więzienia, gdzie poznała i zaprzyjaźniła się z Josephine de Beauharnais. Los oszczędził jej gilotyny, a później w okresie dyrektoriatu i cesarstwa udało jej się otworzyć kolejny salon nekromancji w dzielnicy Saint-Germain, dokąd znowu ciągnęły elity, aby wysłuchać jej przepowiedni. Uważa się, że spotkała się również z Napoleonem, ale to nie powstrzymało cesarza przed aresztowaniem jej w roku 1803, a później również w 1809 za zdradę. Sama uważała się za prawie nieśmiertelną i przepowiadała dla siebie bardzo długie życie. Tym niemniej w 1843 roku zmarła. No i tak wygląda ta postać. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze czytanie. Tak więc przechodzimy teraz do Café Triad zebrać przychody. Okej, poczekamy chwilę, zaraz zbierzemy przychody i przechodzimy do misji. Jak zauważyliście, od 66 odcinka krótka przerwa była w dostarczaniu filmów, ponieważ właśnie szukałem innego programu do konwertowania filmów, stąd właśnie była ta pauza, można powiedzieć. No i dobra, mamy w skrzyni ponad 20 tysięcy, idziemy do zielonej skrzyneczki, gościu był, ale sobie poszedł w inne miejsce. Zbieramy 21 596 livrów, kolejne przychody za 19 minut. Okej. Wychodzimy stąd. Już wraca. No i tutaj mamy 104 338 livrów. Od razu wam zapowiadam, że na kolejny odcinek coś sobie kupimy. Jeśli w ogóle mamy coś jeszcze do kupienia, zobaczymy. A tymczasem przechodzimy teraz do misji. Ostatnią misję chyba robiliśmy tutaj. Tak, i teraz tutaj, albo tutaj też zrobiliśmy, tylko już za bardzo nie pamiętam. No i mamy tutaj misję budowa brzytwy. Tak się nazywa. Poziom trudności 5 diamencików na 5, czyli najtrudniejsza. Odzyskaj skradzione elementy konstrukcyjne gilotyny. To będzie naszym zadaniem. Tutaj przejdziemy sobie szybką podróżą. Poczekamy chwilę i zaraz sobie tam podejdziemy. Wykonać tę misję. No może być ciekawa misja i troszkę trudna. Ale jakoś zdołamy temu podołać. Okej. No i mamy tam ponad 100 metrów. Tutaj sobie do siana wskoczymy. Wychodzimy stąd. No i tu już mamy wydarzenie w tłumie. Zabij przestępców. No i mamy 31 z 55 wydarzeń w tłumie. Kurde, już się gapią na mnie. Dobra, spadam stąd. Już tam jeden podchodzi. Widać na mapie. Już niecałe 100 metrów do misji. Tędy sobie przejdę. O fuck, tu jest obszar zastrzeżony, nie zauważyłem. Tu ich może załatwię, tak?
Ten się chyba nie spodziewał. Okej, przeszukamy ich sobie. Nie zauważyłem właśnie, że tutaj obszar zastrzeżony jest. I najchętniej to sobie bym to ominął. Ale spory ten obszar, muszę powiedzieć. Zabij posłańca, nie dając się wykryć. Spróbujemy. Dobra, dostał. Zaliczy nam. Co, nie zaliczyło wydarzenia? Na to wygląda, ale lipa. Dziwne, bo mnie nie wykryli. W ogóle oni już zniknęli. Ciało też. To ciekawe. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Szkoda właśnie troszkę. No i tu gdzieś powinniśmy mieć tą misję. Mamy dokładnie. I nawet nie liche wynagrodzenie, 25 tysięcy liwrów. Jakaś ninja, kurde. No i dobra, więc akceptujemy i śledzimy. Okej, no dobra, mamy kilka punktów, mamy 4 punkty na mapie. Odzyskaj elementy konstrukcyjne, 0/4. No to może być ciekawe. Najpierw może sobie tutaj pójdziemy, dużo snajperów strasznie. Tu gdzieś za tymi drzwiami mamy miedź. Załączyć jeszcze raz z rogorła. Tyle, że drzwi są na trzeci poziom i może być problem. Spróbujemy chociaż otworzyć. 3 rygle. Kurde, złamałem. 3 mi zostały wytrychy tylko. No znowu, 2 wytrychy. 1 wytrych ostatni, nie ma szans. Niestety, kurczę. Czy ja tam wejdę jakoś inaczej? Powinienem. Gdzie ci snajperzy są? Tutaj. Tego powinienem zdjąć. Dokładnie. Są jeszcze gdzieś snajperzy? Chyba nie. Kurde, musiał go z powietrza załatwić. Ale to może i lepiej, bo więcej punktów credo i tam mamy ten... tą właśnie, tą część, tu drugą. Czy ja tutaj zejdę? I go przeszukam? Niestety, tutaj go nie przeszukam. Więc wyjdziemy sobie, tego sobie tutaj przeszukamy. Jednak ten też spadł i snajper. Trzeba uważać. Trzeba na nich uważać. Tutaj sobie przejdę. Stąd powinienem ich zdjąć. Dobra, przynajmniej jeden. A drugiego może ostrzem berserkera bym potraktował. Kurde, tu też jakiś snajper jest z tej strony. Mi tutaj wyskoczył, jest dokładnie tam. Tutaj jest ten gość. To tego może nie jednego ostrzem berserkera, tylko po cichu. Fuck, muszę uważać na tamtego. Ten też poleciał, kurczę. Tu jest jeden, to tego może ostrzem berserkera. Dobra, niech ich powystrzela trochę. Tam kolejni snajperzy. Ładnie.
Może jeszcze jednego Berserkera. Okej. Aha, już zjęli snajpera, na to wygląda. Ten jak dostanie od tego silnego młotem, to będzie zaraz po nim. Najpierw bym najlepiej zlikwidował snajperów, kurde. Strasznie ich dużo. Tu jest jeden strażnik, może go zlikwiduję. Aha, widzieliście sami, przeleciał przez deskę. I tu jeszcze mamy powal kuriera. Wydarzenie w tłumie, może go sobie jeszcze złapię. Tam chyba się z powrotem nie zrespawnują postacie, mam nadzieję. Chodź tu, chodź. Dobra, mam go. No to może długo nam ta misja zająć, ale... ale trzeba niestety na nie troszkę czasu poświęcić. I mamy 32 z 55 wydarzeń w tłumie. Dobra, i trzeba się tu jakoś dostać. Oznaczyć postacie. Kurde, tu stoją. Tu stoi dwóch i może być problem. Tutaj chyba nie przyjdziecie, nie? Ale pobiegną stąd. Kurde, snajpera się najbardziej obawiam. No, wyjdź. Tyle, że teraz jestem w konflikcie i może być problem. Okej, dobra, mamy. Teraz spadać. Mamy 1 na 4, a więc 25% misji zaliczone. Jeszcze trzeba 3 punkty. Może teraz sobie podejdę z innej strony. Kurde, jak tam przejść? Chyba tędy najlepiej. Zejdź, zejdź, zejdź. Tędy czy tędy? Tędy nie wejdę, może tędy wyjdę jakoś. Kurde, no serio? Co tak w zamknięciu siedzicie? Nic, wychodzimy na górę. Nic nie poradzę na to. Kurde, tu stoi strażnik. Tu też drzwi. Na trzeci poziom. Tu jest jeden. Może się przebiorę za kogoś. Za blisko wroga jestem. Jeszcze się gapi gość. Dobra. Może teraz. Kurde, ale oni się spuszyli teraz. I mi to trochę nie na rękę. Przeszukamy go. Kurde, już nie mogę użyć tego przebierania, serio. Tam już się gość odwrócił, ale dał sobie spokój. Ten gościu tu będzie szedł. Okej. Zabójstwo po wtopieniu mamy. Przeszukać go. Okej. Dobrze, że tu trochę ludzi jest. Tam jest tylko dwóch, no nie? Tyle, że dużo snajperów, kurde, no. Kurde, no, dobrze, żeby tu podeszli, ale nie obydwoje. Idą jednak obydwoje. Ciul tam, może jakoś ich załatwię.
Idealnie, udało się. Przeszukajmy ich. Kurde, ktoś się tam gapi już na mnie, snajper. Tam mamy wydarzenie w tłumie, ale jak mam okazję teraz to odzyskać, to już teraz. O, udało się. Już teraz tego nie będę robił, tego wydarzenia w tłumie. Tu jakoś by pasowało podejść. Nie da rady tak. Dobra, odzyskaj. Dobra, mamy połowę, 2 na 4. Jeszcze te dwa punkty, co tam są. Może tutaj. Teraz wyjdziemy sobie. O kurde. Tu u góry jeszcze snajper jest. Okej, po nim. Aha, widzicie jakie bugi? Teraz dopiero poleciał. Sobie zejdę go może przeszukać. Kurde, trafił mnie, lekarstwo trzeba użyć. I to wszyscy zaalarmowani nagle, ja pierdzielę. Kto tam w ogóle walczy, ja nie wiem. Sami ze sobą? Pięknie to zrobił, bardzo pięknie. Kurde, ale poleciał. No niestety. Tutaj go raczej nie przeszukam. Dokładnie. Kurde, boję się skoczyć na niego, bo zaraz wszyscy zaalarmowani będą. Kurde, trafił mnie teraz, nie wiedziałem, że mnie... że do mnie strzela. No może z grubej rury od razu, kurde, broń palną sobie wyciągnę. Okej. Ten z głowy. Ten też. Tam się jeszcze snajper zaniepokoił. I tam z przodu dwóch snajperów się nie zaniepokoiło. Dobra, po nim. Przeszukałbym go sobie. Lekarstwo trzeba użyć. O kurde, lekarstwo trzeba użyć i zmywać się stąd. O ty, to ty? Nie wiedziałem, że to on mnie ładuje. Dobra, ten z głowy. Kurde, no zaraz mnie załatwią, jak tak będzie dalej. Oj, nie, 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 tak nie może być. No. Kto do mnie tak strzela? No i trafił mnie i zaraz mnie trafi drugi raz i będzie po mnie. Nie, 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 nie. No jak to możliwe? No ja pierdolę. Kurwa mać, z jebanymi snajperami. Chciałem się ich pozbyć, to mi się nie udało. No i niestety jedna misja będzie na odcinek. Kurwa, trudne trochę. Ale już dawno nie didłem, to mi się udało. Dobra, myślałem, że będziemy od nowa zbierać. To się fuksło teraz. Ale mam zero lekarstw. Czy mamy tu gdzieś sklep? Nie widzę właśnie, kurde. Tutaj dopiero. Nic, podejdziemy sobie do sklepu, bo naprawdę warto do niego podejść. Uzupełnić zapasy. Tu w ogóle mamy... Kurwa, spadać ode mnie. Tu w ogóle mamy dzwon alarmowy, może bym je sobie uszkodził. Będzie 200 punktów credo. Jeszcze tu jest jeden. Gdzieś w pobliżu. Nie wiem, czy nie tutaj w środku. Niestety nie mam wytrychów, ale tędy chyba wejdę. Niestety, tam nie wejdę. Dobra. Więc idziemy do sklepu. Boże, jak mnie wkurzają te bugi w tej grze. Ja pierdziu. O, tędy sobie wejdę, dobra. O, to ja może zrezygnuję z tego dzwonu.
Rezygnuję jednak, ja tam pierdzielę. Zabij przestępców, wydarzenie w tłumie. No i mamy 33 z 55, jeszcze 22 wydarzenia i będziemy mieli nagrodę, czyli 25 tysięcy liwrów. A tymczasem kierujemy się w dalszym ciągu do sklepu. Co ich tu tyle? Aha, bo skrzynia. Wszędzie ich pełno. Dobra, no, zaskocz. Aha, bo jestem... Byłem w trybie... wykryty. Dlatego mi nie zaskoczyło. Uzupełniamy wszystko za 2230 liwrów. I zostało nam 102923 liwry. Więc idziemy teraz do tej misji. Znaczy do tej misji. Do tego samego miejsca, w którym jeszcze dwa elementy konstrukcyjne musimy odnaleźć. Znaczy odnaleźć. Przejąć. Tędy nie. To kiedy ja tam kurwa wejdę? Aha, bo tu już mamy obszar zastrzeżony, okej. I na pewno postacie od nowa się zrespawnowały, albo i też nie. Troszkę ich tu brakuje. Ale snajperów jest masa, naprawdę masa. Widmowych oszczy mi nie starczy. Kurde, jakoś to szybko trzeba zrobić. Łap się, łap się. Dobra, tego mamy z głowy, tylko nie poleć mi na dół. A jednak. Tamten nawet nie usłyszał. A nie odbijaj mi się od tej ściany, wyjdź na to. Kurde, tamci już zauważyli, a ten poleciał. Troszkę lipa. Tego by ściągnąć, bo on mi niepotrzebny. Kurde, dwa widmy włoszcza. Kurwa, znowu snajperzy, lekarstwo. Zaczyna się, zaczyna się. Tam jeszcze jakiś snajper. Tego by zdjąć. Okej, dwa widmowe ostrza mi zostały, trzeba uważać. Tu tamtego nie dostanę. Dokładnie. W skrzyni już ponad 10 tysięcy czeka. Ktoś tam z nimi walczy, ale kto to jest, to ja nie mam pojęcia. Może zejdę. Kurde, załatwili go. No, no kto mnie tam wypatruje? Może tych by od razu załatwić? Idealnie. Tylko znowu snajperzy, no i właśnie to jest to. No i kurwa będą strzelać do mnie, no ja pier... No i znowu desynchronizacja, no kurwa zaraz mnie szlak trafi! Chuje jebane! Pizdy pierdolone. Jeszcze raz. Kurwa, ten odcinek chyba będzie godzinę trwał przez tych jebanych snajperów. Kurwa, niczym Sniper Elite 3, kurwa, Afryka. Ja pierdolę i znowu. Kurwa, muszę tych dwóch tam zlikwidować, co są... O kurwa, to ja może zrezygnuję. Czego chuju nie idziesz, boisz się? Tam są te kutasy, na tej katedrze. Kurwa, ja was dopadnę, wam mówię. Tylko jak to zrobić? Kurwa, jak to się w środku znajduje? Co za fiuty. Chociaż... Chyba już wiem, jak to zrobić.
Chuj mnie obchodzi, że obszar zastrzeżony, co mnie to interesuje. Może stąd ich zdejmę? Kurwa, nie da rady. No nie dostanę do niego, kurwa, i znowu będą strzelać. Chuj, wychodzimy tu. No, kurwa, wyjdź tam, bo cię pierdolnę zaraz. Tu zejść. Tu zejść. Okej. Tu wyjść z tej strefy, żeby się nie gapili. No i tędy sobie wejdziemy i zaraz ich zlikwidujemy, kutasów. No nie! Kurwa, już myślałem. O kurwa, ktoś mnie tam widział. Ten pajac. Masz, kurwa, za swoje. Poszedłbym go przeszukać, ale teraz niestety już go nie przeszukam. Tam nie chcę schodzić, bo zaraz będą się... O, tu w ogóle jeszcze mamy jedną rzecz. Ale najpierw tych bym zdjął. Dobra. Nie mam więcej widmowych oczu, może być problem. Tam jest jeszcze jeden snajper. Ale mam chyba ostrza berserkera. Tyle, że stąd nie dostanę ich. Niestety. Może najpierw tych by zdjąć. Kurwa, niepotrzebnie ostrze berserkera straciłem, stąd ich nie dostanę. O, może tego? Ten niech se z tamtym powalczy. No kurwa, rozwal go dziś. Czy ja przeskoczę na ten budynek? Tyle, że tam jeszcze snajperzy. Dokładnie, udało się. Tu kogoś mamy? Nie mamy nikogo. Załatwił go, dobra. Kto to gadał w ogóle, to ja nie wiem. On chyba sam powinien paść teraz. Więc nie będzie większego problemu. Dokładnie. Okej, dobra, mamy 3 na 4. Aha, oni tłumaczą. Tłumaczą, do czego służy gilotyna. Chyba wrogowie sobie nawzajem. Dajcie jakieś widmowe ostrza. Kurde, muszę uważać na tego snajpera. Tu mamy jednego, tam mamy jednego. Może się udać, kurde, może się udać. Zejdź stąd, kurwo! Chciałem się tu schować, ale nie wiem, czy się da rady schować. Może tak? Idealnie. Teraz go przeszukać. Żadnych ostrzy nie mam, kurde, żadnych ostrzy. O bombach dymnych zapomniałem, może bomba dymna by to pomogła. Nie mam widmowych ostrzy. Znaczy ostrzy berserkera.
Chuj, raz kozie śmierć. Jest! Udało się. Przeszukajmy. Bomba dymna i spadam stąd. No co jest? Chciałem go normalnie ukrycie załatwić. Kurde, ten na 5 diamentów. Dobra, udało się. Lekarstwo trzeba użyć. No i wystarczy teraz pomówić jeszcze z Tobiaszem Schmidtem. On jest tutaj, to powinno nam zakończyć sprawę. Dokładnie, rozmowa. Tobias, we've recovered all the pieces. All right then. Give me a hand, would you? We'll see if it works. This ingenious device will save me much labor, my friend. Can you imagine executing so many aristocrats by the sweat of my brow? I just hope this doesn't make killing people too easy. It's an ambush, dear lord. Arno, hello. Kurde, jeszcze mamy go obronić. By to szlak, ich dwóch nawet. Mamy życie Tobiasa Schmidta i jeszcze Charlesa Henry Sansona. Trzeba ich bronić. I to powinno nam zakończyć sprawę, jak ich obronimy. Przeszukamy może ich sobie na spokojnie jeszcze. Następni. Mam dwa widmowe ostrza. Okej, jeszcze tamten, szybko. No, podejdź tam. Ale mi kurwa HP odjął. Skurczysyn. Są następni. Ale snajperzy, kurde, trzeba uważać. Od snajperów lepiej z daleka się trzymać. Charlesowi trochę życia zeszło. Tobias się trzyma. Czego snajperzy do niego nie ten? Do nich nie strzelają, to ciekawe. Tam jeszcze wydarzenie w tłumie w środku mamy, ale ja się tam teraz nie pcham, pierdziele. No i co, jeszcze coś? Może go sobie przeszukam za ten czas. Dobra, snajperzy dali sobie spokój. Chociaż znowu się gapi. Dobra, dał sobie spokój chyba. To wszystko czy jak? Nie wiem, coś się znowu zbugowało. Broń Sansona i Schmidta. O, wydarzenie w tłumie tam jest, zabij przestępcę, sobie przejdę kawałeczek. Mamy 34 z 55 wydarzeń w tłumie. Okej. Dobra, cel mamy zrealizowany, jeśli chodzi o bronienie. W nagrodę mamy 25 tysięcy liwrów. Oceńmy to wspomnienie oczywiście na 5. Kontynuujemy. Przeszukamy. Lekarstwo użyć. Przeszukać. Okej, dobra. No to co, sobie tutaj pewnie zakończymy. Ci są tu dalej, czy zniknęli? Już ten obszar zastrzeżony tu zniknął. Aha, zniknęli nagle. Może gdzieś poszli, nie wiem. Dobra, tutaj sobie zakończymy w takim układzie odcinek. Pokażę wam jeszcze, tutaj mamy 128 718 liwrów. No i 4265 punktów credo. Nic się więcej nie zmieniło. Sprawdźmy wskaźnik postępu. W sumie synchronizacja mamy 54%, paryskie opowieści mamy 61%. Paryskie opowieści mamy 80%, czyli 4/5 całych paryskich opowieści. Tak to wygląda, tyle mamy misji zrobionych. Jak się nie mylę, chyba 11 misji jeszcze zostało z paryskiej opowieści, ale policzę. Może lepiej wyjść jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie, jednak 10 misji.
Tak więc no już cały chuj, tak naprawdę. Trzymamy jeszcze zablokowane, do odblokowania one są. No i tak jeszcze myślę z 5 odcinków i sobie powinniśmy zakończyć paryskie opowieści, ale wiecie, że wszystko może się zmienić. No i co, znajdziek sobie nie zbieraliśmy, a więc tutaj sobie zakończymy. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku. Linki podane w opisie. No i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!